Marta Padiuczenko, środa 30 stycznia, oglądają Państwo magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie? Podsumowanie WOŚP, mam haka na raka, niemiecki projekt. Znamy już ostateczny wynik zbiórki pieniędzy w Zamościu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Polsce liczenie nadal trwa. 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 13 stycznia 2013 roku. Wolontariusze w całej Polsce zbierali pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci, a także godnej opieki medycznej seniorów. Wolontariusze sztabu nr 892 WOŚP MDK Zamość, ulica Kamienna 20, zebrali kwotę 115 106,57 zł. W puszkach wolontariuszy znalazło się także 8 dolarów amerykańskich, 5 funtów, 30 euro, a także złoty łańcuszek. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję Państwu za pomoc, za rzucenie pieniędzy do puszek. Te pieniądze będą przeznaczone dla ratowania życia i zdrowia dzieci oraz godnej opieki nad seniorami. Serdecznie dziękuję również wolontariuszom, którzy zaangażowali się 13 stycznia w zbiórkę środków finansowych. Dziękuję pięknie. Niestety w tym roku nie padł rekord. Rok temu w Zamościu zebrano ponad 116 tysięcy złotych. Tegoroczną kwotę pozyskano nie tylko w Zamościu, ale również w całym naszym regionie. Pieniądze zbierano m.in. w Zamościu, Adamowie, Feliksówce, Pniówku, Kalinowicach, Jarosławcu, Wysokiem, Szewni Dolnej, Złojcu, Skierbieszowie, Suchowoli, Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, Krasnym Stawie, Gorzkowie, Orłowie Murowanym, Michalowie, Adamowie, Nieliszu, Rachodoszczach, Sułowie, Chlubieszowie, Komarowie, Sitańcu, Krasnobrodzie, Łabuniach, Grabowców, Jacni, Tomaszowie Lubelskim i w wielu innych miejscowościach. W całej Polsce zebrano dotychczas ponad 33 miliony złotych, natomiast deklarowana kwota wynosi blisko 40 milionów. Szósty raz w Zamościu zorganizowano akcję Mam haka na raka. Mam haka na raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. Czynny udział w akcji corocznie bierze drugie liceum ogólnokształcące w Zamościu. Nasza szkoła bierze udział od początku w tej akcji, bo już od 2007 roku. W tym roku udział w tej akcji bierze klasa 2K. W związku z tym przygotowali oni materiał dla uczniów naszej szkoły oraz dla gimnazjalistów. Akcja polega na tym, żeby organizować prezentacje we własnej szkole, happeningi, a także projektować ulotki, rozdawać je mieszkańcom naszego miasta, aby propagować ideę ochrony zdrowia i profilaktyki nowotworowej. W tym roku akcja skupia się na czerniaku, czyli raku skóry. Jest to też poważna choroba, która w porę niewykryta daje dużo problemów, jest długoletnie leczenie i nie do końca daje rokowania na wyleczenie. Dlatego tak bardzo ważna jest profilaktyka i uświadamianie mieszkańców, młodych ludzi, starszych, żeby dbali o swoje zdrowie i zawczasu zgłosili się na badania profilaktyczne. 30 stycznia, korzystając z życzliwości dyrektora Centrum Kultury Filmowej Stylowej w Zamościu, w kinie odbyła się lekcja na temat zapobiegania chorobie nowotworowej skóry. Corocznie organizowany jest też Marsz Młodzieży w miejsca, gdzie można spotkać wielu mieszkańców Zamościa. W tym roku hakowicze zawitają na pewno na dworcu PKS oraz na zamojskiej starówce. Dzieci z Zespołu Szkół Społecznych w Zamościu wzięły udział w projekcie Deutschwagen Tour. 29 stycznia uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich pierwszej społecznej szkoły podstawowej imienia Unii Europejskiej w Zamościu wzięli udział w projekcie Deutschwagen Tour zorganizowanym przez Instytut Goethe w Warszawie. Deutschwagen Tour, ogólnopolski program nauczania języka niemieckiego, który jest już często określany jako mobilny niemiecki z dostawą do ucznia, gości po raz kolejny na terenach Zamojszczyzny. Dzisiaj odbiorcami programu są najmłodsi uczniowie pierwszej społecznej szkoły podstawowej imienia Unii Europejskiej w Zamościu. Jak mieliśmy już okazję zobaczyć, przedstawili oni nam swój program, zaprezentowali różnego rodzaju tańce, a teraz kolej na mnie i na moje zabawy razem z nimi.
Poprzez zabawy, gry i konkursy uczniowie byli zachęcani do poznawania języka i kultury naszego zachodniego sąsiada. Uczestnictwo w projekcie Deutschwagentur tworzy uczniom dodatkową możliwość praktycznego zastosowania języka i przyczyni się do wzrostu motywacji nauką wśród młodszych uczniów szkoły. Podczas spotkania pokazano, że nauka języka obcego może być też przyjemnością. Pierwsza społeczna szkoła podstawowa stwarza niepowtarzalną możliwość, godną naśladowania, ponieważ są tutaj nauczane dwa języki obce już od klas pierwszych. Jest to bardzo ważne, że dzieci mają możliwość poznawania w tym wieku języków obcych, ponieważ są one bardzo chętne, łatwiej dużo uczą się niż młodzież i osoby starsze. Są one wolne od barier używania tego języka w zabawie, w mowie. I na pewno dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć to, jaką przyjemność sprawia im poznawanie czegoś nowego. Projekt koordynują Agnieszka Cybulska i Tamara Tarajko. Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. To już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.